Kontuzja trochę pokrzyżowała Twoje przygotowania na samym początku. Powiedz, jak się teraz czujesz, czy już wszystko w porządku, jak poważna była to dolegliwość? Ta dolegliwość praktycznie co roku mi się to odzywa. To jest blizna po naciągnięciu, naderwaniu mięśnia czworogłowego. Jest coraz lepiej, już dzisiaj wyszedłem na boisko, indywidualnie trenowałem, ale mam nadzieję, że już niedługo będę z drużyną. Prawo. Jak myślisz, jak długo przyjdzie Ci dołączyć do drużyny, jeśli chodzi o formę, być na takim samym poziomie jak ci zawodnicy, którzy nie mieli żadnych kłopotów? No na pewno trochę to musi potrwać, bo praktycznie 3 dni nie trenowałem normalnie, jedynie chodziłem na siłownię i będę chciał w jak najkrótszym czasie nadrobić te zaległości. Za to minęło Cię kilka takich nudniejszych treningów biegowych, piłkarze bardzo dużo biegali w tym czasie, a Ty dzisiaj natrafiłeś na taki trening ciekawszy, już z piłkami, bardzo dużo rozgrywania, klepki, tego typu zajęcia. No tak, tylko że mogłem się przypatrywać też, bo po rozgrzewce razem z trenerem Barem trenowaliśmy indywidualnie, też z piłką i też fajny trening. Liczysz, że będziesz miał okazję wystąpić w którymś sparingu, które zostały tutaj w Hiszpanii? Bardzo bym chciał zagrać w którymś ze sparingów. Pewnie jutro jeszcze nie. Noga nie pozwoli, ale chciałbym w czwartek jakiś czas rozegrać. Po zakończeniu tego zgrupowania udajesz się na zgrupowanie reprezentacji, tak? W jaki sposób się tam udasz? Wracam do Polski i dopiero w poniedziałek polecimy do Warszawy i z Warszawy do Portugalii. Wiem, że to trochę niezręczne pytanie, ale czy nie uważasz, że przez to zgrupowanie reprezentacji będzie Ci ciężej wywalczyć miejsce w podstawowym składzie Wisły, ewentualnie czy Twoja forma na tym nie ucierpi? Na razie nie ma co gdybać. Pasmo na Wisłę po prostu w tym momencie, prawda? No tak, to może trochę kolidować z przygotowaniami w klubie, no ale mam nadzieję, że w reprezentacji i będę zdrowy i te treningi, które będziemy mieli, też pozwolą się przygotować fizycznie do ligi. Jeżeli Brazylijczyk Beto okaże się takim zawodnikiem, jaki Wisła ma nadzieję, że jest, to prawdopodobnie zmieni się trochę sposób gry drużyny. W związku z tym, jak sądzisz, którą pozycję będzie Ci łatwiej wywalczyć? Prawego pomocnika czy napastnika? W tej sytuacji praktycznie musiałbyś walczyć o miejsce z Pawłem Brożkiem. Ciężko powiedzieć, bo różnie trener mnie dotychczas ustawiał i będę walczył o każde miejsce w składzie, tam gdzie mnie będzie drużyna potrzebowała, czy trener. Na pewno będzie ciężej niż dotychczas, ale na tym polega piłka i dobrze, że są wzmocnienia, bo jest też większa rywalizacja. A Ty jak czujesz? Czujesz się już pewnie na tej prawej pomocy? Bo chyba, no nie wiem, takie odniosłem wrażenie, że jednak napad to jest ta pozycja, którą preferowałeś. Nie wiem, jak jest teraz. Może no się tak. Znaczy, preferowałem cofniętego napastnika, ale też dobrze się czułem na prawej pomocy czy na lewej. Także tam, gdzie trener będzie mnie widział, tam będę starał się jak najlepiej grać dla drużyny. Czasami na takim zgrupowaniu trochę wieje nudą. Jak Ty sobie z tym radzisz, jak zabijasz taką chwilę? Nie, ja się zbytnio nie nudzę. Trochę gramy w bilarda, w tenisa stołowego. Czytam książki, też od czasu do czasu wchodzę na internet, także nie nudzę się. Jaką książkę ostatnio przeczytałeś? Tutaj zabrałeś ze sobą? Tak, to jest książka Skalpel o seryjnym mordercy i taki thriller, trochę straszna, ale fajnie. Czego Ci życzyć w takim razie przed tą rundą wiosenną? No oczywiście zdrowia, bo trochę teraz podupadłem i mam nadzieję, że to będzie ostatnia kontuzja w tej rundzie. A jeśli chodzi o cele sportowe? Cele sportowe? Czy stawiasz sobie takie indywidualne jeszcze? Nie, cele, nie stawiam sobie ilość występów, czy żadnych bramek.
Nie, nic takiego nie mam, nie zakładam sobie. Po prostu co będzie, to będzie. Dziękujemy. Dziękuję.